Cześć, po raz kolejny witamy Łukasza z firmy Britax Romer. Tym razem z kolejną nowością, z fotelem, który jest odpowiedzią na wiele trudnych sytuacji codziennego rodzicielstwa. Fotel, który będzie rozwiązywał problemy wielu rodziców i jestem bardzo ciekaw waszego odbioru. Fotel jest naprawdę petarda. Po przeszło roku widzimy się ponownie w sklepie Xland. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty razem z Wami. Słuchając Waszych doświadczeń, Waszych bolączek, dopracowaliśmy tak produkt, żeby rozwiązać Wasze problemy z codziennym użytkowaniem podczas podróży. Cześć Łukasz, dobrze jest znowu Cię gościć po kilkunastu miesiącach przerwy od ostatniej premiery. Mam przygotowany grat pytań, mam nadzieję, że sprostasz, ale chciałbym, żebyś powiedział, co przywiozłeś. Cześć Bartku, tak, ostatni okres to jest okres intensywnej pracy na temat bezpieczeństwa innych rozwiązań, które wpływają na codzienne użytkowanie. Wsłuchaliśmy się w głos klientów, w głos rynku. Ale zanim pokażę Ci to nowe, powiedz mi, co wydarza się, jeśli Ty montujesz fotele, czego oczekują klienci, jakie problemy mają rodzice podczas codziennego użytkowania. Zresztą sam od niedawna jesteś tatą. Wiesz co, jakby ja patrzę na to z dwóch perspektyw, raz jako rodzic, dwa jako gość od foteli. Przyszli rodzice przede wszystkim oczekują bezpieczeństwa od fotelika i to jest absolutna podstawa, ale też uniwersalność w różnych samochodach, czasami mamy 2-3 auta, no i komfort, nie, dzieciaków, jakby wiesz. Jest to o tyle trudne, że dziecko nam nie powie, czy jest okej, czy nie jest okej. Dzisiejsze samochody już mają dość trudne kanapy, więc dopasowanie do kanap samochodów, ale też często waga. Wiesz, jeżeli mama na przykład jest po cesarskim cięciu, waga będzie dla niej mega istotna. Bezpieczne fotele zazwyczaj są ciężkie, nie do końca uniwersalne, więc to są generalnie takie elementy, na które zwracają rodzice uwagę. Mamy zwracają też uwagę na wygląd tego fotela, na kwestię designu. Kiedy słyszałem, że bezpieczeństwo musi ważyć, ale to się powoli zmienia. Przez ostatni rok ciężko pracowaliśmy, żeby spełnić oczekiwania klientów. Wprowadzamy produkt, który przede wszystkim będzie o wiele lżejszy, 3,9 kg. Często mamy spotykane podczas eventów w sklepach, różnych targach, wspominały, że fotel powinien być lekki, żeby było łatwiej wejść do domu, zapiąć na bazie w samochodzie i codzienne funkcjonowanie było po prostu bardziej komfortowe i wygodne. My nie stoimy w miejscu, słuchajcie, dla Was specjalnie pracujemy nad bezpieczeństwem, nad komfortem Waszych dzieci. Testujemy fotele na torach testowych we własnym Crash Test Center. Dzisiaj wprowadzamy na rynek produkt, który przede wszystkim, słuchając Waszych oczekiwań, jest lżejszy, jest designerski. Dziś nie musisz już wybierać między designem a bezpieczeństwem. Dla nas w Mixlandzie przy doborze fotela oczywiście najistotniejsze jest bezpieczeństwo. Oprócz bezpieczeństwa bardzo istotna jest dla nas kwestia wygody i ergonomii tego fotela, który dobieramy przyszłym rodzicom. Nie możemy zapominać o wyglądzie. Wygląd jest mega istotny, szczególnie dla przyszłych mam. Nie oszukujmy się, jest to część garderoby. Idziemy w kierunku komfortu dla dziecka, tak? Mhm. Słuchaj, nasz fotel będzie rozkładał się do pozycji wypłaszczonej dziecka, tak? Który spowoduje, że będzie dłużej spało, lepiej oddychało podczas podróży. Co będzie, jak rozłożymy fotel na regulowanej bazie? Słuchaj, i to jest coś, o czym też pomyśleliśmy, bo tak naprawdę ma być bezpieczny, tak? I fotel ma na sobie tak zwaną poziomicę, czyli wskaźnik odpowiedniego dopasowania. Rodzic, montując ten fotel, jest w stanie spojrzeć na zielony wskaźnik, który zamontowany jest na fotelu, żeby wiedzieć, że jego dziecko jest bezpieczne. Współpracujemy tylko z markami, które wiedzą, co robią. Tylko z markami, które robią naprawdę dobre produkty. Britax niewątpliwie się w to wpisuje. Nowy fotel jest produktem, który wydaje się być złotym środkiem między bezpieczeństwem, wygodą, ale też wyglądem. Jeśli chodzi o nasz produkt, daje możliwość rozłożenia go na płasko, zarówno na bazie w samochodzie,
jak i na wózku, co daje możliwość snu i komfortowego przewożenia Waszych maleństw na co dzień. Fotel, który wprowadzamy na rynek, będzie miał niezależny daszek, więc to też będzie podczas codziennego funkcjonowania potrzebne i dla dziecka, żeby je fajnie osłonić podczas słonecznych dni, czy to na spacerze, czy w samochodzie. Będzie na naszej bazie, która była wykorzystana do tej pory. Znowu regulowana baza. Cały czas pozostaje możliwość obrotu. Wprowadzamy na rynek dzisiaj fotel, który daje możliwość rozłożenia na płasko. Ten z możliwość komfortowego snu nawet podczas podróży, regulowania kąta nachylenia bazy w samochodzie. Co daje możliwość zamontowania tej bazy uniwersalnie do praktycznie każdego samochodu dostępnego na rynku. Bezpieczeństwo dla nas jest najważniejsze. Żyjemy dzisiaj w takim świecie, gdzie wymagamy czegoś pięknego, ładniejszego. Naprawdę będzie designersko, będzie fashion. Bezpieczny fotelik nie musi być ani ciężki, ani brzydki. Nie było to proste, ale udało się. Zapraszamy tutaj wszystkich do Waszego salonu na przymiarki. Tak jest. My zapraszamy oczywiście do naszych salonów. Głównie Żory tutaj odbędzie się, główna premiera, ale oczywiście Katowice, Bielsko-Biała. Będziecie mogli fotel przymierzyć, zobaczyć, dotknąć, podnieść, zobaczyć, czy faktycznie waży 3,9 kg. Obserwujcie naszego Facebooka i nasze social media, tam będzie się pojawiało więcej informacji. Łukasz, dzięki wielkie za przybycie. Czekamy co kolejne kilkanaście miesięcy na jakąś Waszą kolejną premierę, mam nadzieję. Spróbujmy zrobić to szybciej. Spróbujcie się przebić. Na pewno będzie bezpiecznie, ładnie i lekko. Trzymam za słowo. Dzięki.